Cześć, witam was bardzo serdecznie kolejny raz w Bioshock Infinity, a dokładnie w klubie Dobre Czasy. Jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy właśnie tutaj się udać i jeszcze widzieliśmy tę rozmowę tylko tutaj, więc troszkę pozwolę sobie podczas niej porozmawiać i ruszymy sobie dalej. Kurczę, troszkę mało miejsca mam z tego co widzę. Ale ja tak mało miałem. A co gorsza, nie mam... jak uzupełnić tą amunicję? To nie być na. No to nie jest zbyt potrzebne, bo nie mam amunicję. Wygląda jak walka z bossem, nie? Jak miejsce na walkę z bossem. Ja zobaczymy, co tutaj będzie. O! Dobra, dawaj z nim grać, jakbyśmy uparliście, żebym z nim grał. Tak mi go często tutaj podrzucacie, że ja nie wiem. No, spotkałem się na schodkach. Nie wierzę. Czym jest ta skrzynia? Wyglądająca podejrzanie stojąca na środku. No nie. Ja pierdzielę. Co jest? O Jezu, to Elisabeth. Czemu się zmieniła niebo? Dobra, zginę to. Nieważne, źle zaczęliśmy. Nie miałem tu już tego shotguna. I to się tak skończyło. Chociaż czekajcie, jeszcze żyje. Jak już żyje? Dobra. Nie, nie cofnie mnie. Ja pierdzielę, ciągle zapominam, że tutaj nie cofa do tego. Ja nie chcę tej broni. Szybko zmienić tę broń na shotguna. No dobra, teraz możemy działać. O ty dranie, ruszyłeś się. I on tam się chowa, no. Jest. Granat tutaj jednak nie jest broń dla mnie, ja w ogóle nie czuję się z nim. Naciskają go tak mi na siłę strasznie, nie? Też nie mogę żadnego działka sobie teraz tu postawić. O nie, znowu ten drań. Amunicja by się przydała. Nie, spadłem. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Here you go. Appreciate it. A jakoś się przedarłem przez nich. Chyba trzeba będzie zmienić na karabinek, co? No nie, te maszyny będą teraz. Cześć, gdzie się pojawiły?
No i wiedziałem, że ten... Jak ja go nienawidzę. Co jest? Co we mnie strzela? O kurde. No? Nie mam amunicji, chciałem mówić. Co mnie tam dorwało znowu na bokach gdzieś? Ja się za mało rozglądam tutaj, szczerze mówiąc. Że tu... Już widzę, co mnie dorwało. Wiedziałem, że to będzie zły pomysł, choć tutaj bez amunicji. Nie, na razie na karabinek, nie? Dobra. Nie mam wyjścia. Jeden nabój znalazłem. When you told me that you heard wonderful music trumpeting from holes in the thin air, I began to doubt your mental integrity. But not only have you made your fortune from these doodads, you have lit the path for me as well. Nie. Jednak shotgun to jest dla mnie najlepsza broń. Tutaj coś dzisiaj nie czuję na siłach naprawdę z nimi tutaj strzelać z tymi broniami, których nie wybrałem sobie, szczerze mówiąc. Bieraj to. Can you open this? Give me a second. I used to work for folks like Fink. Really? I was with the Pinkertons. They call us in when the workers got restless. To do what? Demonstrate the folly of men striking. Throwing down tools. You hurt people. I'll tell you this. Sometimes there's precious need for folks like Fitzroy. Why? Because of folks like me. Done. Gra opowiada się sama, nie? Nie mam za dużo co tutaj mówić. To mnie zaskoczyli. Czy ja tutaj miałem być, czy... To jest zawartość dodatkowa. Teleportowało dziwnie. Is that not true? To give the vote to the white man and deny it to the yellow, the black, the red, is that not cruel? But is it not cruel to banish your children from a perfect garden? Or drown your flock under an ocean of water? Cruelty. What could people have done to deserve to be locked up? Strasznie dużo dialogu, to jest naprawdę, ja nie nadążam tego czytać. A co dopiero jeszcze komentować grę? Ale okej, otwieraj to, proszę. Wanna hold on to this? Take this. Ale ci ciskałem. You take a look at this lock. Otworzyło. This is it, isn't it? Yep. Number 9. There. Do it. You're alive.
To co to? Elizabeth? Done. But I think you'll find your business with her has come to an end. Nie. Nie wiem, to już chyba wcześniej ustaliliśmy. Także podziękuję. Chodźmy tutaj. Dobra. Mamy znaleźć więzienie tego typka, co wczoraj. Tego rusznikarza. Chen Lin on się nazywa? Nie mam żadnej latarki? Pewnie nie widzę. Nic. Chłód użyj. Strzel, wigor. Ja pierdzielę, nie mamy tu latarki, serio. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ona pobiega, serio. Ja nic tutaj nie widzę. Elizabeth! Co mi się kobito trochę? Ach, to był guzik, który miałem wcisnąć. To chyba się troszkę spóźniliśmy. Jezu, jak oni go zmasakrowali tutaj. Now we need to find someone else to make those guns. No. Dead is dead, Elizabeth. Dead is dead. The hell do you see heads. See, it's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want? What do you see here? From this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Fucker. Chen Lin. It's another Columbia. A different Columbia. The same coin. A different perspective. Tails. Dead. Alive. It's like riding a bicycle. Never really forgets. One just needs the courage to climb a boulder. We go into the city. I don't think I'll be able to get us back. Are you sure you're ready? Okay, czyli możemy zmieniać. Okay, open it. Jakby wymiar, nie? Another world, Booker. Another Columbia. Something tells me one dead gunsmith. Ten lepszy jest. It's changed. Ale ci są podejrzani, nie? Tak jakby oni znali tak naprawdę tą moc. Elizabeth. Wygląda na to, że jesteśmy jeszcze przed wydarzeniami, ale ten gościu dalej tu nie żyje, jak nie żył. Czy przed wydarzeniami chyba jakiegoś tam buntu. Ale film jest ten sam. I don't understand how Chen Lin is alive now. We're in a world where he was never murdered. Somewhere we'll find out why, I suppose. I don't suspect you can change something like that. And have everything else remain. These men. I killed them. They were dead. Not in this world. Chyba nie chcę zmienić, że all bleeding. Jest nie tak naprawdę.
Czyli wykończmy to. Wyglądali jak tacy półmartwi, tak naprawdę. A to, czy to samo nie będzie z tym Chenem Lin? Ile was tu? Dzisiaj coś nie mam celności, naprawdę. Słabo mi tu idzie. Dlatego, że jakoś nagrałem się w Sea of Thieves na streamie znowu. A i mam nadzieję, że w końcu uda się bić tą legendę, bo powoli by się odechciała, szczerze mówiąc, grać w tę grę. Troszkę przesadzili z poziomem pijania tych poziomów. Dobrze, to była amunicja, wcześniej nie potrzebowałem do tego, nie? O, i jeszcze to, nie obejrzeliśmy. Więc ruszmy. The First Lady. Nie, nic się nie zawiesiło. Po prostu tak wyglądał filmik. Nie mam pojęcia, co w nim chodziło. Dobra, nic tu nie znajdę. A może tutaj będzie też żył ten gościu? Oj, przepraszam. Ten gościu, co go zabiliśmy, nie? Ciekawa rzecz. Jeszcze ten z tym sercem. Ja pierdzielę, to może być ciężkie. Ciekawe, jeszcze mamy amunicję. Słabą, znaczy mało amunicji. Oj, to nie będzie prosta walka teraz, nie? Znajdzie jakaś. Tylko nie, że moje pociski często nie trafiają. Ja nie mi zamknęli tą stronę, widzicie? Ale czemu? Co? Jak się schował tam, ja go nie widziałem nawet. Żebym cię trafił niechcący? O to dawaj. No nie. Nie przeszkadza. Ja pierdolę, ale dostałem. Nie lubię takich przeciwników, których trzeba sypać nie wiadomo ile. Gdzieś chcieli, on dostał w głowę pocisku?
perfect timing. Take off his name. I'll try to keep you stalked. Okay, mam to. Jak zwykle musieli walnąć tego gościa z granatnikiem. Więcej chyba tego karabinku tutaj będzie, ale słaby, szczerze mówiąc. Widzieliście, ile musiałem nafaszerować typa w głowę, żeby go zabić? Sześć strzałów praktycznie dostał tam, nie? Okej, wchodzimy do tego warsztatu znowu. Najgorsze jest to, że musi być oczywiście loading, żebyśmy weszli do warsztatu. No machines. No tools. Look, our luck. The shrine. Let's go find that gunsmith. It's a figure of Comstock upstairs now. Nie był Budda, nie? Tak myślałem właśnie, że to samo się z nim stanie. Z tamtymi, co zabiliśmy. Mr. Lin? Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines very dangerous. No place for stupid people. Want to lose pretty head? Mr. Lin. Downstairs! What is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too. How would you reconcile that? I don't know. No dobra, idziemy w takim razie na dół. My pani... Calm his troubled thoughts. Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. I'm Mrs. Lin? No, I mean a little Chinese lady. She was... Booker, this is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police. They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Nasz kolejny cel? Można było się spodziewać, nie? Who cares? We're not getting any guns if Chen Lin doesn't have his tools. Let's head to Shantytown. Shantytown. Did you notice? Lin had a bloody nose. Seems to be in style. His terror. I'm not so sure it was a good idea. I wasn't born deaf. I hear what it is people are saying. Coś pewnie czegoś, Nikita? Why is it, Mr. Fink, that we have to work 16 hours a day? No, let's be clear. I would like nothing more than to shorten your work day. But the fact is... Nie spodziewałem się ich tutaj. Nie, zablokowałem się na koniu. Nie? Co? Skąd ty się to działeś? Najpierw mi zbiorę amunicję, kobito. Do tego to ja sobie jakoś poradzę. Nie. No właśnie. Czyli teraz pewnie pociągi, no... Tutaj pociągi wcześniej blokowały przejście, nie? Dobra, chciałbym poprosić troszkę apteczki, nie, podziękuję. Chciałbym poprosić amunicję do snajpy. Jeszcze wygląda też, ale już mam fula.
what? My finger. Sorry, I didn't... It's all right. It's as much a mystery to me as anyone else. Maybe Songbird knows, but he's not talking. I'm sorry. What for? I need to wear this symbol to cover up. They're all the rage in Paris. Put it. O kurde, może nas zajął słowo. Tego się nie spodziewałem. Że dostaliśmy pistolet. Nie. Nie ta umiejętność. Nie idziesz, nie jesteś niepotrzebny. Kurta, ale tu jest. To głupio wychyliłem, nie? You got no backbone. Elizabeth! All right. Ale dobra, zajmiemy się tutaj. Bo to widziałem. Chciałbym to wziąć. No chyba zostanę z tym karabinkiem. Zobacz, kiedy tu amunicji jest w ogóle do mnie. Ale to jest fajne, że to działko jak mi zniszczą, mogę jeszcze raz zmienić je na chwilę na coś innego i później jeszcze raz wrócić działko. Bardzo fajna rzecz. Jest shotgun. Dawać. Wracamy do gry. Moi drodzy, wracamy do gry. Dobra, opuszczamy obszar. Shantytown. No co tam? You must think me some sort of freak. Czemu? Że palce nie masz? Normalnie. Whose only acquaintance is a... giant bird creature. No ten ptak też jest dziwny, przyznam. It must seem ridiculous. You just got dealt a bad hand. I am not going back to that tower, no matter what happens. They won't stop until they have you. Why? What did I do to them? You frightened them. Good. Dramatyczna scena? Wiesz, to, że normalnie sobie chodzimy w takich miejscach z bronią. Nic nam nie robi, nie? Ej, życie więcej. O, wydranie. Możesz rzeźba mu zrobić? Dlaczego oni mnie zaatakowali? To było nie fair. Ty coś mówił. Dzień dobry. Ty wrogami czy nie? Bo już nie wiem, kogo tu mam atakować. Zakradanie ich, oni mnie atakują.
Jeszcze mnie atakuje. Nie, nie trafiłem. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Że mnie zaatakują za takie coś. Dobra. Nie, okej. Okay. Widziałem kiedyś wersję jakąś taką rozszerzoną tej piosenki. Ludzie lubią się bawić w takie rzeczy, nie? Ale ci skrzynię to otworzaj. When you force deep underground, well, you see things from the bottom up. And down at the bottom of the city, I saw a fire burning. The fire's got heat aplenty, but it ain't got no mouth. Daisy. Now she got herself a mouth big enough for all the fires in Columbia. Znalazłem kluczek, no ale nie widzę tutaj piwnicy. Znaczy skrzynki do otworzenia. Może gdzieś tutaj. Ja się już cofnę. Może ja w ogóle miałem tu nie wchodzić, nie? Grubo. Jesteśmy stąd. Mogę sobie iść normalnie mordować ludzi, nikt mi nic nie zrobi. Skrzynka do otworzenia, mówicie. Jeszcze ktoś. Przypomniał mi się taki filmik kiedyś, nie wiem czy widzieliście na internecie, co gościu szedł i wszystkim lepy w rodzinie po kolei walnął. To było takie podobne. Worki z żywnością. To chyba był łatwiejszy sposób na pozbycie się ich, co? Ja znalazłem jeszcze łatwiejszy. Dobra, chyba dotarłem do miejsca odpowiedniego. No tu mamy. O. Już mi się wyłączyło to. Dlatego, że dwa razy F wcisnąłem, nie? Muszę przejść przez armię, żeby dostać te narzędzia. Jest ich więcej. Jak to wygląda? O, musiałeś się ruszyć. Gdzie on jest? No, nie wierzę, co jest. Jednego typka nie mogę trafić tyle. Ale normalnie. Tutaj zrąbałem, tyle mam zmordowałem na jednego typa. Dobra, spadamy. Co jest? Co się tu dzieje? Nic nie widzę. Co
Co to jest? Oni też mogą tak latać. Chyba nie skoczyły. Nie, zginę tu. Zginę tu. No niestety dzisiaj... Dzisiaj słabo mi idzie. Dobra. Jesteśmy chyba w miejscu, w którym prawdopodobnie jest jakiś tam zapis, więc myślę, żeby tu skończyć. Tylko, że nie czuję się dzisiaj na siłach i tak zostały jakieś tam 3 minutki materiału do nagrania. Cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. Na tym odcinku pewnie będzie lepiej. Trzymajcie się do następnego. Na razie.